się, jakby na mnie ludzie w parze. No nie, no nie. Twoje piwko ci przyniosłem, żebyś nie siedział o suchej chemce. Dobra, szkoda czasu. Dawaj, akcja! Ale już? No. Czarek, ty zapewne duża część co nie, ale jesteś lekarzem weterynarii. Wszyscy wiedzą, wszyscy z tego mi znajomy, nie blisko bolą. Trzy słowa realizują moją osobę. Murarz, piłkarz, akrobata. Okej, powiedz coś. Raz, dwa. No właśnie, jakbyś kiedyś, wiesz, na ulicy trafiła na nieodpowiedniego pana, to powiem ci tak, z boksowaniem to jest dużo do nauczenia, ale powiedz mi, co każda kobieta robi, jakby facet po prostu ją ma. Ja bym to chciała. No właśnie. No bo nie samą muzyką człowiek żyje, teoretycznie. Co robicie w taki wolny dzień jak dzisiaj? Gdzie nie koncertujecie? Co, jak nie koncertujemy, co my robimy? Kłócimy się? Muszą całowo, panie prezesie. No słuchaj, ja po nagraniu się na kawko. Dobra, to... Na serniczka. Super, albo kawkę, jestem kawoszem, także możemy pójść na pycha kawę. Jego mi witam was bardzo serdecznie. Już niedługo zobaczycie najnowszy wywiad, gdzie dowiecie się, jak to wszystko się zaczęło, od czego się zaczęło. Dowiecie się, jak wyglądał nasz duet z Marcinem z zespołu Biku. No i inne również fajne ciekawostki. Zapraszam bardzo serdecznie na portal dziurdzia.com.pl.